dobry, witam serdecznie w nowym 40. już tygodniu 2023 roku, a dokładnie w poniedziałek 2 października i serdecznie pozdrawiam z Wodzisławia Śląskiego. Wersety biblijne, które towarzyszą nam w dzisiejszym dniu, są zapisane w Starym Testamencie, w Księdze Izajasza oraz w pierwszym liście apostoła Piotra. Posłuchajcie, proszę. Światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Sińce Chrystusa uleczyły was. W pierwszym wersecie Pan Bóg mówi przez proroka Izajasza o sytuacji, która wydarzy się, gdy On wkroczy w życie swojego ludu. Mówi o błogosławieństwie, które przygotował dla tych, którzy gotowi są czekać na Jego czas. Wtedy On sam opatrzy, jak słyszeliśmy, skaleczenia swojego ludu i uleczy rany, a Jego światło będzie jaśniało po wszystkie czasy. Wiemy doskonale, że światło jest niezbędne do życia człowieka. Podobnie i Boża światłość jest niezbędna do życia wiary. Dlatego Pan Bóg nie tylko objawia się jako światłość, ale On jest światłością, której istoty człowiek nie jest w stanie całkowicie poznać. Boża światłość to coś niepojętego, a zarazem jest to piękna rzeczywistość, która zaprasza każdego człowieka do jej zgłębienia, do zaangażowania naszych umysłów i serc oraz doświadczania jej całym sobą. W Piśmie Świętym, w Biblii, odnaleźć można wiele odniesień do światła, słońca, oświecenia oraz do Boga jako światłości. Bóg jest przecież stwórcą światła. On powiedział, aby stała się światłość. Dlatego możemy dziś powiedzieć, że Boża mądrość jest odblaskiem wieczystej światłości. Dzisiaj każdy z nas, uleczony miłością Chrystusa z choroby grzechu, powinien zajaśnieć jak światło. Apostoł Piotr dokładnie wyjaśnia, że jedyną ścieżką prowadzącą do wypełnienia woli i Bożego celu jest ścieżka wytyczona przez ślady Chrystusa, który jest naszym wzorem, który stał się dla nas światłością. Życzę wam, drodzy słuchacze codziennika biblijnego, aby w całym nowym tygodniu, który jest przed nami, nie tylko dalej świeciło nam pięknie jesienne słońce, które w tym roku wyjątkowo nam towarzyszy, ale by także nasze życie było światłością dla innych i zawsze wskazywało na tę najdoskonalszą światłość, na Jezusa Chrystusa. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.